Hejka! Witajcie w nowym filmie, a w zasadzie vlogu. Z racji tego, że Paweł jest niestety dzisiaj w pracy, a ja jestem sama w domu, to pomyślałam, żeby nie czuć się taką właśnie samotną i smutną, to spędzicie ten dzień ze mną. Zapraszam do oglądania! Podpisywałam na wasze komentarze troszeczkę, tak jak zapewne widzieliście. I przypomniało mi się, że wczoraj na Facebooku wrzuciłam post odnośnie filmu, który ostatnio obejrzałam. Tytuł, tak jak tutaj widzicie, Room. Film należący do, powiedziałabym, takich dość ciężkawych. Nie jest to jakaś komedia, ani taki lekki film familijny dla poprawy humoru. Jest to dramat, także to już świadczy o tym, że kaliber jest dość duży. Film wywarł na mnie bardzo duże wrażenie. Nie będę może mówiła nawet mniej więcej o czym on jest, bo ciężko będzie mi cokolwiek wam zdradzić, tak żeby nie zaspoilerować, bo cała ta atmosfera w tym filmie robi bardzo dużą robotę, że tak powiem. Jeżeli oglądaliście ten film, albo jeżeli obejrzycie go z mojego polecenia, dajcie koniecznie znać, co myślicie, czy też macie takie same odczucia jak ja. Mam jeszcze dwa filmy, jeden już obejrzałam, drugi czeka w kolejce i też pomyślałam, że dam wam znać, bo też myślę, jest godny polecenia według mnie. Pomyśleliśmy z Pawłem, że będziemy z wami również dzielili się tego typu rzeczami na naszym kanale, bo myślę, że też jest to fajna sprawa, żeby dzielić się jakimiś rzeczami, przeżyciami, które w jakiś sposób wpłynęły na nas, a ten film w jakimś stopniu dał mi też dużo do myślenia. Polecamy zazwyczaj książki, tak jak mogliście zauważyć w naszych poprzednich filmach, a dzisiaj taka propozycja filmowa. Sprawdziłam lodówkę i mamy deficyt warzyw i owoców w domu, dlatego wybiorę się na małe zakupy. Mam nadzieję, że szybko mi pójdzie i że nie będzie masy ludzi jak zwykle. I chciałam tu wam powiedzieć w tym miejscu, że robię protest przeciwko zimie, bo mam już naprawdę dosyć tych czapek, kurtek, butów, dlatego dzisiaj zakładam Adidasy i trochę lżejszą kurtkę. Wczoraj miałam to zamiar zrobić, ale Paweł na mnie nakrzyczał i powiedział, że jest bardzo zimno i żebym się nie wygłupiała i zakładała kurtkę zimową, bo zaraz się przeziębię, ale dzisiaj mamy piękne słońce i mam nadzieję, że nie zmarznę. Mam nadzieję, że łączycie się razem ze mną w tym proteście. Bo naprawdę chciałabym już wiosnę, a tyle śniegu, co nam spadło w tym roku, to nie wiem, czy to do czerwca się rozpuści. Dobra, ja chyba mam już wszystko, czapka jest? Jest. Kurtka z H&M-u, szalik z H&M-u, nie wiem, jakoś H&M dzisiaj rządzi. Dobra, ja zmykam, wezmę chyba was ze sobą, może pogadamy coś w drodze, ale w samym sklepie na pewno nie będzie opcji, żebym coś nagrała, bo tam jest zawsze ludzi tyle i przepychanki przy półkach trwają. Dobra, to ja zakładam buciki i widzimy się na dworze. Dobrą decyzję podjęłam odnośnie kurtki i buciku, bo jest w miarę. Powiem tak, nie jest mi zimno. Trochę wieje wiatr, ale jest znośnie. Chciałam wam jeszcze podziękować, bo stuknęło nam 1000 subskrypcji, kochani, dzięki wam. Także wielkie dzięki wszystkim, którzy kliknęli w ten czerwony guziczek subskrybuj i zdecydowali się na to, żeby zostać z nami na stałe, na dłużej. A jeżeli jesteś bądź jesteś dzisiaj na naszym kanale nowa bądź nowy, to serdecznie witamy i zachęcamy do kliknięcia
guziczka subskrybuj, żeby dołączyć do naszej ekipy. Będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Wiatr trochę jednak wieje. Tak, odnośnie jeszcze kanału może powiem wam, że staramy się, żeby filmy były na bieżąco i póki co są dwa razy w tygodniu, tak jak zapewne osoby, które są z nami stale i śledzą nasze poczynania w internecie, wiedzą. Chcielibyśmy może, żeby w przyszłości, jeżeli będziemy mieli więcej czasu, żeby tych filmów na kanale było troszeczkę więcej, ale niestety na chwilę obecną obowiązki często biorą górę nad przyjemnościami niestety i nie jesteśmy w stanie fizycznie nagrywać dla was więcej, nad czym bardzo ubolewamy, ale mamy nadzieję, że zmieni się to z czasem i im lepsza pogoda też będzie na zewnątrz, tym będzie nam łatwiej pokazywać wam jakieś fajne rzeczy, fajne miejsca, bo jednak jeżeli nie ma pogody, to nawet najpiękniejsze miejsce pokazane w takiej aurze pluchy i zachmurzenia nie wygląda zbyt okazale i zbyt fajnie. Właśnie. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że nie czuję w ogóle aury świąt wielkanocnych. W ogóle. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że pogoda tutaj jest taka w kratkę i że leży tutaj jeszcze masa śniegu, tak jak możecie zobaczyć. Właśnie. Nie wiem, może do czerwca to stopnieje. Chociaż wątpię. Nie wiem, tęsknię za taką Wielkanocą, jak byłam jeszcze małą dziewczynką, gdzie na śmingu z dyngus wychodziło się na dwór z wiaderkami, jakimiś innymi polewaczkami, że tak to nazwę, i można było się bawić do woli wodą. Już dawno takiej Wielkanocy nie pamiętam, żeby w taki sposób można było się pobawić. Dajcie znać, jak tam wasze odczucia wielkanocno wiosenne. Wróciłam. Zajęło mi to 1,5 godziny, czyli nie jest aż tak źle. Ciężka była to przeprawa. Tak jak mówiłam i przewidziałam, była masa ludzi jak zwykle, ale dałam radę. Po powrocie ogarnęłam już zakupy. Zjadłam coś, bo strasznie burczało mi w brzuchu, więc wolałam tak tutaj z takim burczącym brzuchem do was nie wyskakiwać, bo byłyby zakłócenia na linii. Siedzę sobie teraz w kąciku, ogarniam coś tam na komputerze i słucham sobie w międzyczasie piosenek i chciałam się z wami podzielić jedną, którą z Pawłem namiętnie słuchamy już od jakichś chyba 3 tygodni, jak nie lepiej. Pokażę wam. Tak. Tak, o Hemingway, gdybyś nie istniała. Taki tytuł. Nie wiem jak wy, ale my z Pawłem mamy tak, że jeżeli jakaś piosenka wpadnie nam ucho, to słuchamy jej po prostu do znudzenia. A ta jest z nami, tak jak powiedziałam, już dość długo. I jeszcze nam się nie znudziła, także dobrze to rokuje. Przede mną jeszcze dzisiaj pewnie przygotowanie wam materiałów na kolejny film z naszej serii Startyno. Bo 2 dni temu nagraliśmy ostatni film. I teraz muszę się przygotować do kolejnego, żeby wam w ładny sposób przedstawić kolejne informacje przydatne do życia tutaj, do zaczynania życia tutaj, do startu w Norwegii. Ja poczytam jeszcze na pewno książkę, bo taki mam plan, bo zaczęłam już drugą serię o Harrym Hule. Tak, po norwesku tak się wymawia jego nazwisko, bo czytamy. Tu mam akurat Pawła, bo Paweł czyta teraz Człowieka nietoperza, a ja czytam już następną, czyli Kara Luchy. Dobra, ja uciekam robić to, co właśnie wam powiedziałam. Odezwę się do was później, może jak Paweł już wróci, żeby też się chociaż na chwilkę pokazał i z wami przywitał. Może też będzie chciał się z wami czymś podzielić, coś wam opowiedzieć. Zobaczcie, kto wrócił. Siemanko.
Jestem już w domu po całym dniu pracy. Tak, już jestem sama. Dzisiaj spędziliście dzień z Sylwią, mnie nie było. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że was nie zanudziłam. Mam nadzieję. No, zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobają takie filmy prowadzone tylko przez jedną... Połówkę. Z osób, tak, przez jedną połówkę. Następnego vloga może Paweł nagra. Może, sam. Zobaczymy. Zobaczymy. Dużo zobaczymy dzisiaj. Ostatnio co było? Troszkę też zobaczyliście. Ostatnio było... Naprawdę dużo. Naprawdę i bardzo zobaczymy. Często jest też po prostu. Tak, to są nasze słowa przewodnie. Musicie wybaczyć, tak, tak mamy. Po prostu. Dobra. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną, że spędziliście ten dzień ze mną. Widzimy się w następnym filmie. Zapewne już niedługo. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapkach, jeżeli się podobało. I jeszcze raz wielkie dzięki za... 1000. Za 1000. Na razie. Hejka.